Siemanko. Dzisiaj materiał na temat tego, jak sobie poradzić z treningiem, jak utrzymać zdrowie, jak utrzymać sprawność fizyczną, gdy zostaje się tatą. Także teraz krótkie intro i zapraszam do materiału. Ok, zanim przejdziemy do materiału, proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. To mnie motywuje do tego, żeby nagrywać jak najwięcej tych materiałów, dzielić się z Tobą, Wami, moją wiedzą. Zatem, co się dzieje, gdy mężczyzna zostaje ojcem i chciałby dalej trenować i dalej być sprawny, utrzymać tą sprawność fizyczną? Ze względów oczywistych trzeba wziąć pod uwagę, że na pewno regeneracja będzie się działa. Głównym powodem, dla którego regeneracja będzie się działa, jest to, że najprawdopodobniej nie będziesz przesypiał odpowiedniej ilości godzin po to, żeby się zregenerować. Aczkolwiek Twoje dziecko może spać idealnie i to może Ciebie nie dotyczyć. Jednak w większości wypadków jest tak, że no niestety, ale nawet jeżeli Twoja małżonka czy Twoja partnerka karmi piersią, to Ty też często będziesz się budził, ponieważ dziecko będzie płakać. Dlatego to trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę. W momencie, gdy mówimy o śnie, to warto wspomnieć o tym, o czym mówiłem w tym materiale, a mianowicie, jeżeli źle śpimy, śpimy krótko, sen jest przerywany, sen jest kiepskiej jakości, jest wysokie prawdopodobieństwo, że będziemy mieli problem z kontrolą cukru we krwi. Co za tym idzie, też będziemy mieli problemy z hormonem, który kontroluje naszą sytość, czyli greliną. Więc żeby ułatwić nam regenerację, bardzo ważne jest to, abyśmy zadbali o dietę, żebyśmy stosowali się do tego, do zdrowego żywienia, żebyśmy jedli jak najmniej przetworzone produkty. Tak jak mówiłem w tym materiale, sami przygotowywali posiłki, dbali o to, żeby żona się dobrze odżywiała, ponieważ to jest mega ważne. Spożywali odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość węglowodanów bądź tłuszczy, w zależności od tego, jakie masz preferencje żywieniowe. To na pewno pomoże w regeneracji i pozwoli podtrzymać sprawność fizyczną czy odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej. Kolejną z rzeczy jest sam trening, sama aktywność fizyczna. Najlepiej byłoby trenować w domu, jeżeli masz oczywiście taką możliwość. Ja jestem tym szczęściarzem, że tak jak zobaczysz w tym materiale, mam trochę sprzętu w domu, dzięki któremu na upartego mógłbym trenować do końca życia i na pewno bym miał jakąś progresję zawsze. Ale nie o to chodzi. Jeżeli nie możesz trenować w domu albo masz ograniczone możliwości treningu w domu, to jak trenować na siłowni? Na pewno trzeba trenować mniej. Ze względu właśnie na ograniczone możliwości regeneracyjne, dużą ilość stresu, ponieważ nie tylko sama mniejsza ilość snu będzie wpływała na Twoją regenerację, ale sam stres związany z wychowywaniem nowego członka rodziny, opiekowaniem się nowym członkiem rodziny, a nuż może być jakaś choroba, nikomu tego nie życzę, ale wiadomo, jak jest z moimi dziećmi, a to coś się może zdarzyć, badania, tego typu rzeczy, to jest dodatkowy stres, który również wpływa na regenerację, dlatego trenujemy mniej. Jeżeli trenujemy, żeby budować siłę, to jednostki z dużą, wysoką intensywnością będą rzadsze. Podam to na moim przykładzie. Ja generalnie bardzo lubię sowieckie metody treningowe, ale również jestem olbrzymim fanem 5-3-1 Jima Wendlera, o której metodologii nagram również materiał. I zauważyłem, że nie byłem w stanie wykonywać odpowiednich treningów na takiej intensywności, jaką zakładał mi program. Dlatego co zrobiłem? Zrobiłem tak, że w jednym tygodniu trenowałem na dużych ciężarach, a w drugim tygodniu trenowałem szybkość. Czyli połączyłem sobie troszeczkę kompensatory acceleration training i 5-3-1. Co bardzo fajnie się sprawowało, ponieważ w jednym tygodniu trenowałem siłę, bardzo wysoką intensywność, ćwiczyłem koncentrację na tym, żeby utrzymać technikę pod dużym obciążeniem, układ nerwowy dostawał w kość,
Natomiast w drugim tygodniu trenowałem szybkość i dynamikę na ciężarach rzędu 60-70% z guma plus gumy. Także było to mega fajne rozwiązanie, bądź też kolejną z opcji, którą też testowałem na sobie, aczkolwiek troszeczkę mi nie podeszła, ponieważ miałem zbyt małą częstotliwość odpowiednich ćwiczeń w cyklu, było po prostu rozłożenie tego nie w tygodniu, ale na przykład na 2 tygodnie. Jeżeli miałem przed urodzeniem się mojej córki miałem 4 dni treningowe ciężkie w tygodniu, to wtedy przełożyłem sobie na przykład na 4 dni treningowe w 10 dni. I tak to rotowałem. I nie ma w tym nic złego, żeby coś takiego zrobić, przesunąć to trochę, żeby móc się zregenerować z treningu na trening. Bo jaką mamy alternatywę? Alternatywę mamy taką, że będziemy jechać tym samym treningiem i dojdzie do tego, że będziemy mieli kontuzję, a w tym momencie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć kontuzję, ponieważ w domu jest dziecko, trzeba pomóc żonie bądź partnerce opiekować się dzieckiem. Nie można sobie pozwolić na to, że nie można się schylić i podnieść dziecka z ziemi, tak? Więc to jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą, oczywiście jeżeli masz możliwość trenowania w domu, tak jak ja, czy masz hantle, czy ketle, tutaj możesz znaleźć tak naprawdę materiał, w którym opowiadam, jakie są sprzęty, które wystarczą ci, żeby trenować w domu, być sprawnym i cieszyć się sprawnością, nie wychodząc z domu. Kolejną rzeczą, która jest mega, mega ważna, w całej tej przygodzie bycia sprawnym tatą, jest mobility. Bardzo ważne jest, żebyś dbał o to, aby twoja ruchomość w stawach i stabilność w stawach była na odpowiednim poziomie. Ja najczęściej to robiłem w momencie, kiedy patrzyłem na córkę, gdy spała, pilnowałem jej, starałem się wplatać w ten czas po prostu przebywanie w różnych pozycjach, w których czułem, że odpowiednie rzeczy się rozciągają. Obecnie wrzucam na Instagrama codzienną mobilkę dla osób, które pracują przy biurku, także zachęcam do zerkania też tam. Generalnie to jest klucz do tego, żeby być dalej sprawnym tatą w momencie, gdy pojawi się nowy członek rodziny. Wiadomo, że czasem nie mamy czasu, zdarza się, że nie mamy czasu na trening, dlatego warto też przemyśleć, jak będziemy trenować, jeżeli chodzi o długość treningu. Nie możemy poświęcić na trening 3 godziny, no bo po prostu nie możemy, tak? Więc staraj się wykonywać trening godzinny albo 45-minutowy. Skup się na podstawach, na tym, co jest dla Ciebie najważniejsze i tyle. Nie ma co kombinować. Ważne, żebyś był sprawny. Takie jest moje rozwiązanie. Może ty masz inne doświadczenia, jak być sprawnym tatą, także z chęcią na pewno tego posłucham. Może czegoś się nauczę, jak będę się starał kiedyś o drugie dziecko. Także zobaczymy. Ja na razie sobie radzę w taki sposób, że dbam o mobilność, to jest mega ważne dla mnie. Dbam o odpowiednie rozłożenie się treningów. Dbam o dietę, ponieważ wiem, jak ważne jest to dla mnie, żeby utrzymać odpowiednią sprawność fizyczną i regenerację. I sprawność umysłową, ponieważ pracuję również umysłowo. Także to by było na tyle, jak być sprawnym tatą. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.